Siema ludzie, dzisiaj zaczynamy sesję właściwie z kolegami. Sunnata. Sunnata nagrywa płytę na setkę, także wstawiamy bębny do live roomu, natomiast gitary wstawiamy do dead roomu. Bas nagrywamy linię plus drugą linię po efektach i na końcu sobie zrampujemy bas. Najpierw chłopaki nagrywają wersję instrumentalną, potem będą dogrywane wokale, także klasyczna seta, fajnie, jaram się, myślę, że to będzie zajebiście brzmiąca rzecz. Co nie? Nie wiem, no zależy jakie piosenki zrobili. Jak fajne, to będzie fajnie, jak nie fajne, to będzie niefajnie. I uwaga, doktor Stołek tłumaczy, jak się stroi bębny. Tutaj kręcisz, trochę tu, trochę tam. I jak dobrze pokręcisz, to fajnie brzmi. I tyle. A tak już całkiem serio, to ważne jest to, żeby mieć świeże naciągi, bo stare naciągi dosyć ciężko nastroić. Jak widzicie, Stołek używa dwóch kluczy po przeciwległych brzegach. Tak. I to jest świeży naciąg, dopiero naciągany, więc chodzi o to, żeby go nie rozpierdzielić od samego początku, więc trzeba go równo naciągnąć. I tu są w ogóle fajne kluczyki, które mają taką końcówkę, którą się ręcznie jakby trzyma. Gavin Harrison, znany z Porcupine Tree kiedyś. Takie coś wymyślił, więc nie ma zbyt dużej siły, nie ma zbyt dużej dźwigni tutaj, więc się nie przekręci na ciągu, nie złamie się. Dziękujemy Stołek. Proszę. Ładnie. Kopuknie. Kopuknę. Super jest? Nie wiem. Cienkie, ekstremalnie cienkie naciągi, bo wiedziałem, że będę miał na niego do naklejenia jeszcze frame, chciałem mieć customową grafikę, więc tu masz de facto dwie warstwy. Jedno taką ekstremalnie cienką, ten naciąg był taki wręcz jak warstwa na skórka. A do tego, ponieważ wiedziałem, że chcę jeszcze sobie nadrukować grafikę, no to ona została naklejona i to jest druga warstwa. Więc tutaj masz de facto trochę folii przezroczystej i druga warstwa. Zanim się zacznie każdą sesję, trzeba sobie zrobić taką rozpiskę, tak zwaną input listę, gdzie mamy wpisane, co na jakim kanale nam wchodzi. Na jedynce mamy stopkę, na dwójce mamy basik i tak dalej, i tak dalej. Ja generalnie każdą sesję sobie od tego zaczynam, że myślę sobie o tym, co gdzie podpiąć. Także to już sobie zrobiłem. Tu już mamy gotową sesję. Próbujemy sobie ustawić jakieś brzmienie bębnów. Walczymy z werblem. No, działamy. No słuchajcie, po 7 godzinach ustawiania myślę, że jesteśmy prawie gotowi. Gitary brzmią zajebiście, bas brzmi zajebiście, bębny brzmią zajebiście. Trochę poeksperymentowałem z nagraniem overheadów, bo są wysoko, tak żeby zbierały także trochę roomów. Ja myślę, że to będzie fajne, inne nagranie i takie duże. Niesamowita sprawa, bo pierwsze jest, że zespół przywiózł ze sobą własną kawę. Wielki szacun, nawet chłopaki przywieźli ze sobą filtry. Ja pierdzielę po prostu, no szacun chłopaki, dzięki wielkie. Tak to zwykle bywa z nagraniami setkowymi, że to praktycznie ustawienie zajmuje prawie cały dzień. Która jest? 17.30, pracujemy od 10 rano, także no, praktycznie cały dzień zleciał, a chłopaki właśnie pierwszy raz robią sobie wspólny przelot, wspólnie grają jakiś numer, żeby się trochę rozgrzać. O tam. Ale mają naprawdę zajebiście brzmiące w ogóle gitary, super brzmiący bas, bębny mega, jakiś Ludwig 24, duże rozmiary same, także to się wszystko samo ustawiło praktycznie. A tak w ogóle Sunnata nagrywa swój czwarty album już, także nie jest to mało doświadczony zespół, jest to zespół już w pełni ukształtowany. Także tym bardziej jaram się, że zdecydowali się na nasze studio i się bardzo cieszę, że de facto zdecydowali się na całą pełną produkcję u nas. Ja również będę robił mix i master potem tego albumu i mam nadzieję, że za zgodą chłopaków będę mógł się potem podzielić procesem miksowania i masterowania tej płyty, tak żebyście zobaczyli, jak wygląda produkcja płyty od początku do końca. Zaczynamy dzień drugi nagrań. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pokazać wam generalnie, jak wygląda setup nagraniowy. No to tak. Jeżeli chodzi o hałas, w live roomie są tylko bębny.
paczki gitarowe są w deadroomie, który jest za mną, za tymi drzwiami, o tymi. Bas jest nagrywany w linie, także nie ma żadnych przesłuchów, nie ma żadnych problemów z tym, żeby po prostu coś hałasowało na majkach od bębnów czy na majkach od gitar. Jeżeli chodzi o tą sesję, no to nietypowo podszedłem do overheadów, ustawiłem je bardzo wysoko, po to, żeby zebrać całościowy obraz bębnów i to się udało. Tak szczerze mówiąc, stołek na mnie patrzył, co ja robię, ale tak chciałem zaeksperymentować. Nigdy tego nie robiłem aż tak wysoko, one są na wysokości, kurczę, ze 2,5 metra. Naprawdę fajnie to brzmi, właściwie otwierając overheady uzyskuję pełny sound bębnów. Oprócz tego standardowo na tomach jest 421 Sennheisera, na werblu jest 545 Shure, są dwa mikrofony do stopy, jest taki dalszy kick-out z pojemnościówki Levita, który daje taki trochę bardziej obraz pełnego zestawu, ale jakby z przewagą stopy. Oprócz tego dwie pary roomów, jedna para na AKG C414, druga na paluszkach oktawy i to tyle. Oczywiście dół werbla, hi-hat i ride, no ale to jest wiadomo standard. Aha, no i jeszcze mamy mikrofon tak zwany Dick Mic. To jest taki mikrofon, który od razu na wejściu skompresowałem na blachę. Taki efektowy, nie wiadomo czy użyję, zobaczymy jak wyjdzie w miksie. Jeżeli chodzi o mikrofony do gitar, no to są gitary nagrywane na dwa mikrofony, każda z gitar. Na jednej paczce jest Royer 121 plus SM57, a na drugiej jest również Royer 121 plus Sennheiser 421. I te gitary naprawdę brzmią tłusto, chłopaki grają nisko, strują się do Ice. Także bardzo nisko. I teraz tak, mamy dwa wzmaki, które stoją sobie tutaj przy pana gitarzystach, przy Adrianie i przy Szymonie. Tutaj stanowisko Michała, basisty zespołu. Każdy ma wygodnie, pedalboardzik, plus system monitorowy. Każdy sobie tutaj może ustawić swój mix. Także mają chłopaki tutaj przytulnie, wygodnie. Natomiast paczki gitarowe stoją sobie tutaj w deadroomie. Obie paki są rozdzielone takimi ekranami, żeby jak najmniejsze przesłuchy były. I te przesłuchy są faktycznie bardzo małe. Wczoraj zaczęliśmy wstępnie nagranie. Nagrany jest jeden numer. Bardzo rozgrzewkowo chłopaki już byli tak naprawdę zjebani po całym dniu ustawiania i czekania de facto, aż my się uwiniemy z pracą. I jedziemy dzisiaj dalej. Drugiego dnia. Chłopaki nagrywają trzeci numer, idzie naprawdę spoko. Powoli się wbijają w ten tryb taki studyjny, bo na początku było, wiadomo, zmęczenie, stres i tak dalej, ale już powoli chillują. Proszę bardzo, jaki gościu nas spadł. O, dzień dobry. Jodek, zespół Dombord. Godzina 20:30. Dzień drugi, skończyliśmy. Do jutra. Siemano, dzień trzeci. Trochę się wyspaliśmy wszyscy, także jest nowa energia. Zaraz kończymy ostatnie dwa numery. Jeżeli chodzi o setkowe nagrywanie, potem wbijamy jakieś dodatkowe gitary, jakieś przeszkadzajki i zaczynamy wokale. Myślę, że to... Nie wiem, czy dzisiaj te wokale zaczniemy, mam nadzieję, zobaczymy. W każdym razie ostatnie dwa numery na setkę. Unboxing hamburgera. Jasne. Nie popieram tego, bo to mięcho, ale smacznie wygląda. Ładniej to brzmi, jakoś tak się mniej boli, prawda? Dzień czwarty, ostatni, podstawowej sesji i teraz robimy co? Odsłuchujemy materiał. Boicie się? Nie. Czemu? Najbardziej cool człowiek ever. Dokładnie, życie zaczyna się po 30. Myślę, długo się zacznie w takim razie, chłopcze. Właśnie Robert mi przypomniał, że jeszcze na koniec warto zrobić jedną rzecz. To znaczy nagrać sample bębnów na wszelki wypadek. Nigdy nie korzystam, ale można nagrać. Albo Funeral Doom ewentualnie. Tak brzmi nowy numer
Sunnaty. Raczej taki side projekt. Roberta, uwaga, słuchamy. Ciary. No dobra, mamy nagraną setę i teraz będziemy składać część gratów, zwiniemy bębny, zwiniemy graty basowe i przenosimy heady do reżyserki, przenosimy pedalboardy do reżyserki, żeby robić już dogrywki już w takich komfortowych warunkach reżyserkowych. Nagrywamy dodatkowe gitary i ustawimy również budkę wokalową i ustawimy stanowisko do nagrywania przeszkadzajek perkusyjnych. No i jak po każdej części sesji, ja lubię sobie zrobić mały klar. Tutaj sobie porządkuję mikrofoniki, których nie będę teraz używał. Teraz je pochowam, zrobimy porządek w live roomie. Te chłopaki też się zwijają, żeby pracować po prostu w komfortowych warunkach. Szczególnie, że tutaj na środku pomieszczenia stanie taka budka wokalowa, a zaraz obok będziemy nagrywać przeszkadzajki, także no, potrzebujemy tego miejsca w centrum. Life Roomu, woli ścisłości, chyba będziemy nagrywać na SM7B i Mojave MA300, lub jak ktoś mnie poprawia ciągle w komentarzach, Mojave. Czy mam gotowy? Znalazłem kubek termiczny. Super. Kawa? Tak. No i dobrze. Wsparcie mentalne. Radu? No, jedziemy. Godzina numer 11, czwarty dzień, kończymy nagrywki gitar, wokali, nie ruszyliśmy, nie ruszymy, nagrywamy za parę dni. Jak się czujecie po 13 godzinach nagrywania? Tak. Dwa dni przerwy i jedziemy dalej. No i jesteśmy z powrotem, jest środa, dwa dni później, zaczynamy dzisiaj wokale. Jaram się, chłopaki piją kawkę, rozgrzewają się i gadają nad pomysłami, ja sobie odpalę sesję, zobaczę w ogóle jak to brzmi, bo dwa dni mnie również tutaj nie było. Ja w ogóle lubię ten etap, bo wreszcie wszystko nabiera już takiego ostatecznego kształtu, ostatecznej formy i wreszcie można posłuchać tych numerów. Ja nie jestem producentem, także nie przygotowywałem się do tej sesji jakoś od strony producenckiej, także nie znałem też materiału. Dopiero teraz tak naprawdę w ostatecznej tej formie go usłyszę. Jestem ciekaw, bo pod względem muzycznym tutaj jest naprawdę sztos. Ja w ogóle nie wiem, czy ja kiedykolwiek to pokazywałem, ale generalnie system komunikacji tutaj z pomieszczeniami mamy taki, że mamy po prostu kamery w wielu pomieszczeniach i tutaj na przykład będą chłopaki nagrywać w tym pomieszczeniu live roomowym, cyk, już wam powiększam. Oni również będą mnie widzieć, już wam pokazuję na dole, gdzie jest powieszony telewizor i tak naprawdę w jaki sposób oni postrzegają reżyserkę, czyli to miejsce, gdzie teraz jesteśmy. A na górze mamy taki telewizorek i tu widać, jak ja sobie siedzę. The sky is red and the never the same. No, no tak. The sky... Może tylko musiałbyś tak po prostu... The sky is red and the never the same. To jest takie, wiesz, nie takie dewy. Burning heaven but melting on earth. 4 godziny nagrywania. Pół numeru nagrania. Pan do nas, Michał Sobisedów. Dzień dobry. Podszkolić się u doktora Stołowskiego w kwestii akustyki pomieszczeń. Tak, dokładnie. Teraz o mikrofonach gadam. Dzisiaj sobie głównie tu siedzę. Klikam rekord. I się wymądrzam. Tak, perkusista z gitarzystą zespołu instrumentalnego gadają sobie o tym, jak nagrywać wokale. Sunnata jest wyjątkowym zespołem. Posiada dwóch wokalistów praktycznie. Troszkę jak Beatlesi, troszkę jak Mastodon. Troszkę. A troszkę bardziej jeszcze jak Alice in Chains. Trzecim wokalistą jest Delay. Który brzmi tak. Hej! No, także chłopaki się w ten sposób trochę ratują. Nie, obydwaj dobrze śpiewają, także ciśniemy dzisiaj od rana. Gadu musi skończyć. To jest. Ponieważ? Ponieważ rodzina się powiększa i trzeba po prostu kupić się na innych rzeczach. Gratulacje. Wracamy do pracy. No. Water tells the truth of sand war. Sails get broken. Jeden zadowolony pan. Jak to jest możliwe? Drugi zadowolony pan.
Trzeci zadowolony pan, a czwarty pan zadowala wszystkich. Jest tam. Chłopcy teraz będą nagrywać wokale chórkowe. Zadowoleni są bardzo, podekscytowani. Chórki i melodia. Ale tutaj wiesz co, my nas krzyczy, każdy z nas krzyczy trochę inaczej, więc no tam... Ale... Nie, ale słuchajcie, to się zleje. Natomiast też uważam, że powinniście stanąć tak bliżej. Ogólnie. Jak bardzo bliżej. Tak jak stanął mniej więcej Michał. No. Szymdziek, to ty bliżej. Ale Szymdziek, podejrzewam, że będziesz śpiał głośniej, nie? Poza tym to też nie musi być tak, to jest monosygnał, więc tutaj nie będzie jakiegoś problemu z tym. Mikrofon jest ustawiany w charakterystyce dookólnej, także słyszę ich wszystkich dookoła i sobie krzyczą Black Serpent. Ale heca. Robert stuknął Szymona auto. Zobaczmy straty. Nic. Uuu. Kto? O, ja pierdolę. Oj. Audi 1-0. Ta sytuacja jest taka, że ten pan, temu panu bardziej aerodynamiczny, tak. Zrobił to. A sesja trwa już za długo. Skończyliśmy 14 godzin nagrywania, naprawdę mega materiał, mega się jaram i nie mogę się doczekać, aż zacznę miksować tą płytę. No i to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał, tylko kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, pa! Jeszcze raz zadaj to pytanie. Muszę się teraz aktora zabawić. No. Raczej takie...